Cześć, z tej strony Ola Uruszczak. Jest mi miło powitać Cię w moim podcaście. I w dzisiejszym odcinku chciałam zaproponować Ci sesję pranajamy projekcyjnej. Pranajama projekcyjna to jest praktyka, w której naprawdę możemy rozluźnić całe ciało i wyciszyć umysł. Zapraszam. Jak zawsze fajnie jest zacząć od wytłumaczenia, więc co to jest właściwie pranajama projekcyjna, gdzie my tą pranajamę projekcyjną znajdziemy? Myślę, że dobrze zacząć od chwili wyjaśnienia, czyli powiedzmy sobie, czym jest pranajama projekcyjna i czym pranajama projekcyjna różni się od innych pranajam. W zależności od szkół jogi, podejść systemów, no i oczywiście nauczycieli, możemy znaleźć różne podziały pranajam. Pranajamy, jeżeli chcielibyśmy sięgnąć do jogi klasycznej, pranajama to jest taki czwarty etap na ośmiostopniowej ścieżce jogi. Może się z tym już spotkałeś. W jodze klasycznej, w takim traktacie Yoga Sutry Patanjalego właśnie pranajama jest wymieniana jako czwarty krok. I pranayama, co to będzie? Pranayama będzie to medytacja oddechu, czyli taka praktyka, która właśnie ma znamiona medytacyjne, ale jej nieodłącznym elementem jest praca z oddechem. No i jak wspomniałam, różne szkoły jogi, różne systemy jogi, różne podejścia różnie pranayamy dzielą. Joga klasyczna miała swój podział, każdy system ma swoje podziały. Ja uczę według podziału, który zasugerował Maciek Wielobóg. Nie jest to podział właśnie klasyczny, nie należy do tak zwanego kanonu, ale jest bardzo użyteczny i jasny w swoim przekazie. I pranayama projekcyjna, właśnie pranayamy projekcyjne, one są tam, pojawiają się jako osobna grupa. Oprócz niej znajdziemy pranajamy, które są takimi technikami wstępnymi, czyli takimi przygotowawczymi do faktycznych pranajam. Mamy pranajamy oczyszczające, pranajamy koncentracyjne z nieabstrakcyjnym obiektem koncentracji, czyli właściwie takie ćwiczenia oddechowo-koncentracyjne. Mamy właśnie pranajamy projekcyjne i pranajamy z abstrakcyjnym obiektem koncentracji. Więc pranajama projekcyjna, według tego, jak uczy Maciek Wielobóg, jest taką całą osobną grupą. No i faktycznie wydaje się to słuszne, dlatego że pranajamy projekcyjne mają taki swój wyjątkowy charakter. To znaczy, o ile wiele z pranajam wykorzystywanych jest po to, aby dodać sobie energii, takiej energii życiowej, często też są zalecane na rano, o tyle właśnie pranajamy projekcyjne bardziej są polecane na wieczór jako sposób na rozluźnienie, relaksację, czy też mają działanie nawet terapeutyczne. I czym będą te pranajamy projekcyjne? Więc co to jest ta projekcja w pranajamach? Oczywiście mamy ten aspekt pracy z oddechem, przy czym oddech jest tutaj nośnikiem dla naszej świadomości. Czyli wykorzystujemy oddech, aby wędrować świadomością. No i często ta wędrówka kierowana jest do jakiegoś miejsca w ciele, czyli jest takie wędrowanie świadomością po ciele. No ale może być to też pranajama projekcyjna, w której oddech i nasza świadomość wysyłana jest poza ciało, albo właśnie po to, abyśmy my się zrelaksowali, a czasem może mieć to takie znaczenie kierowania naszej uwagi, naszej świadomości, naszej energii w stronę innej osoby. No i jeżeli mówimy o kierowaniu świadomości w jakieś miejsce, na przykład w naszym ciele z oddechem, to nie sposób nie wspomnieć o różnych komponentach oddechu, dlatego że będzie mieć to wpływ na to, w jaki sposób pranayama będzie działać. Może rozjaśnię to, co powiedziałam. Jak popatrzymy na nasz oddech, no to tam
taki oddech w takiej funkcji podstawowej ma dwie składowe, czyli ma wdech, no i wydech. I teraz w jodze dość mocno zwraca się uwagę na to, jaka jest różnica we wdechu i wydechu, szczególnie jeżeli praktykujemy na macie. W takim podejściu, w jakim ja uczę, czyli Vinyasakrama, jest to bardzo, bardzo różniąca się kwestia i bardzo ważna kwestia. Czyli jeżeli mamy na przykład jakiś ruch robiony z wdechem, to będzie on działać nieco inaczej niż ten zrobiony z wydechem. Dlaczego? Dlatego, że te dwie części oddechu się różnią. No i teraz przejdziemy sobie do tej dla nas istotnej różnicy przed pranajamą projekcyjną. Mianowicie wdech działa przede wszystkim rozgrzewająco. On, jak popatrzymy w ogóle, jak my się czujemy w czasie wdechu, to pewnie dość intuicyjnie dojdziemy do tego, że wdech nas rozszerza, rozgrzewa, dodaje nam energii na przykład. Natomiast wydech ma takie działanie wyciszające, uspokajające. Na wydechu nasze ciało zmniejsza objętość. Takie wyciszające, kojące, tonizujące. I teraz jeżeli naszą świadomość będziemy prowadzić z wdechem, no to będzie szła za tym ta energia wdechu, czyli właśnie energia dodania. Dodania na przykład jakiejś uwagi, naszej uwagi, którą gdzieś kierujemy w jakieś miejsce. Dodania zdrowia, dodania energii, rozgrzania. Natomiast jak kierujemy naszą uwagę z wydechem, no to działanie będzie odwrotne, czyli będziemy, można powiedzieć, odejmować na przykład zmęczenia, czy wyciszać jakiś stan zapalny, uspokajać jakieś miejsce w ciele, tonizować. I teraz jak prowadzimy pranajamy projekcyjne w takiej wersji podstawowej, no to właśnie możemy robić to z wdechami i z wydechami. Ale warto wiedzieć, że jest tutaj subtelna różnica. No dobrze, to tak tytułem wstępu. A teraz co będziemy robić dziś? Zrobimy sobie taką pranajamę podstawową, w której będziemy prowadzić naszą świadomość w różne miejsca w ciele, ale właśnie z wdechem, czyli będzie szła za tym taka energia dodania naszej uwagi, dodania zdrowia, dodania energii, składników odżywczych, wszystkiego, czego dane miejsce potrzebuje. No, też można myśleć o tym, że taka pranajama działa delikatnie rozgrzewająco. I w jaki sposób przygotowujemy się do pranajamy projekcyjnej? Nie jest skomplikowana praktyka, kładziemy się do niej na plecach, więc jeżeli masz ochotę ze mną popraktykować, no to prosiłabym Cię o to, żebyś albo ułożył się na plecach w wygodnej pozycji podobnej do siawasany, czyli takiej symetrycznej, komfortowej, więc też zadbaj o to, żeby Ci było komfortowo ciepło. Jeżeli podejrzewasz, że zaśniesz w pozycji leżącej na plecach, to spokojnie można się też ułożyć na kanapie, w siedzącej pozycji na fotelu, przy czym fajnie, żeby to była pozycja sprzyjająca rozluźnieniu, czyli z plecami podpartymi, z podpartymi ramionami i głową. Jak się ułożysz, zanim zamkniesz oczy, to dobrze jest się rozejrzeć. Gdzie jesteś? Zapamiętaj sobie te szczegóły i powolutku zamknij oczy. Daj sobie czas na to, aby ciało stało się nieco bardziej ciężkie, rozlane na ziemi. Początkowo może być tak, że ciało ma pewną aktywność w sobie, ma się wrażenie, że ono się troszkę unosi, bo właśnie chce działać, ale jak damy sobie odpowiednią ilość czasu, to ciało się rozluźni, stanie się troszkę bardziej ciężkie, opadające w dół. I skieruj uwagę na tył ciała, poczuj, jak Twoje ciało leży na ziemi. Pozwól mu się rozlewać w tej pozycji,
rozluźniać. Pozwalaj sobie na odpoczynek. I skieruj uwagę na swój brzuch i przez moment obserwuj, doświadczaj, jak z wdechem brzuch się unosi w górę, z wydechem opada. Wdech, brzuch się unosi i wydech opada w dół. Wdech, brzuch się unosi w górę i z wydechem opada. Przyjrzyj się, czy twoja twarz jest rozluźniona. Pozwól na to, żeby skóra na twarzy spływała w dół. Rozluźnij punkt między brwiami. Rozluźnij też żuchwę. Przyjrzyj się, czy twoje zęby się nie zaciskają. A zawsze możesz troszkę poruszyć żuchwą na prawo, na lewo. I rozluźnij obszar jamy ustnej. I powoli zacznij kierować uwagę na oddech, czyli przede wszystkim zauważaj, że robisz wdechy i robisz wydechy. Oddech jest naturalny, natomiast świadomie prowadź każdy wdech i każdy wydech. Jeżeli uwaga gdzieś umyka, to wracaj nią do obserwowania oddechu i powoli będziemy przechodzić do pranajamy. Kiedy będziesz robić kolejny wdech, to poprowadź swoją świadomość w kierunku podeszwy prawej i lewej stopy. Po na krótkim zatrzymaniu oddechu po wdechu przez moment zatrzymaj się uwagą w swoich stopach. Potem z wydechem pozwól, żeby uwaga wróciła do miejsca, z której wyszła, albo pozwól jej na rozproszenie się. I potem kolejny wdech, poprowadź świadomość do podeszwy prawej i lewej stopy, tak jak wcześniej, a na wydechu uwaga niech się rozproszy, albo wróci do miejsca, z której wypływała. I teraz, kiedy prowadzisz swoją świadomość do podeszwy prawej i lewej stopy, to z intencją rozgrzania tego miejsca, uzdrowienia, dodania tam twojej uwagi, energii, tego, czego to miejsce potrzebuje. Teraz kontynuuj tą pracę, kierując każdy wdech do podeszw prawej i lewej stopy, a z wydechem niech uwaga się rozprasza albo wycofuje do miejsca, z której wyszła.
Skieruj swoją świadomość do podeszw prawej, lewej stopy z wydechem, a z wydechem wycofuj uwagę albo pozwalaj, żeby się rozproszyła. I wykonaj sobie jeszcze tak około 3 oddechów i łagodnie zakończ ten etap. I z kolejnym wdechem poprowadź swoją świadomość do wnętrza prawej i lewej dłoni. Tak jak wcześniej, wdech, kieruj uwagę do wnętrza prawej i lewej dłoni. Na krótkim zatrzymaniu oddechu po wdechu przytrzymaj uwagę w tym miejscu, a na wydechu wycofaj. I tak jak wcześniej, kiedy z wdechem wędrujesz do wnętrza prawej i lewej dłoni, to z intencją rozgrzania tego miejsca, ożywienia, dodania mu energii, składników odżywczych, tego, czego to miejsce potrzebuje. I kontynuuj to przez kolejne oddechy. Zrób sobie jeszcze tak około 3 oddechy w swoim tempie. Wdech prowadź do wnętrza prawej, lewej dłoni. A wydech wycofaj uwagę albo rozprosz. I po 3 oddechach pozostań z uwagą skierowaną na siebie. Odczuwaj, jakie wrażenia do ciebie przychodzą po tej praktyce. I z kolejnym wdechem powędruj swoją uwagą do środka czoła. Wdech poprowadź uwagę do środka czoła. Na krótkim zatrzymaniu oddechu po wdechu przytrzymaj uwagę w tym miejscu, a na wydechu rozprosz. Kontynuuj to z kolejnymi oddechami, tak jak wcześniej, kiedy prowadzisz świadomość z wdechem do środka czoła, to z intencją dodania mu uwagi, energii, miłości, składników odżywczych, tego, czego to miejsce potrzebuje.
I wykonaj tak jeszcze około 3 oddechy i po 3 oddechach pozostań przez moment z uwagą skierowaną na to, jak się czujesz, jakie wrażenia wywołuje ten etap w tobie. Nie spiesz się. Nie popędzaj. Doświadczaj. I na ostatnim etapie będziemy prowadzić świadomość do centrum klatki piersiowej, do ośrodka serca, okolic serca. I teraz ten etap o tyle się różni, że czasem, kiedy prowadzimy świadomość w jakieś miejsce, to właśnie wyprowadzamy ją z tego miejsca, czyli z centrum klatki piersiowej. Więc gdyby tak było w Twoim wypadku, to na wdechu po prostu wzmocnij swoją świadomość w tym obszarze, a na wydechu rozluźnij, pozwól, żeby się rozproszyła. No i pamiętaj, tak jak wcześniej, wdech daje nam tą intencję dodania energii, świadomości, Twojego zainteresowania tym miejscem, tego, czego to miejsce potrzebuje. Także z taką intencją kieruj swoją uwagę teraz na wdechu w kierunku centrum klatki piersiowej. Wdech, prowadź swoją świadomość, uwagę, albo wzmacniaj w centrum klatki piersiowej, a wydech wycofuj uwagę albo rozpraszaj. Daj sobie jeszcze około 3 oddechy, aby powolutku wygasić ten etap, go zakończyć. Jak on się zakończy, to rozlej uwagę na całą swoją osobę. Daj sobie czas, żeby pobyć z wrażeniami, które do Ciebie przychodzą na zakończenie tej praktyki. Ten etap końcowy, czyli właśnie przyjmowania, jest bardzo ważny. Czasem dopiero na koniec tej ciszy, która się pojawia, pewne doświadczenia, wrażenia do nas przychodzą, wybrzmiewają. Także daj sobie czas teraz na ich przyjęcie. Jeżeli masz do mnie pytania, to też nie wahaj się do mnie napisać. Zapraszam Cię na kolejne odcinki. Dziękuję Ci bardzo za wspólną praktykę. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do następnego razu. Cześć.